Rozdział trzeci. Pracownik biura maklerskiego. Wkrótce po tym, jak się ożeniłem, kupiłem gabinet lekarski w dzielnicy Paddington. Stary pan Farquhar, od którego go nabyłem, prowadził niegdyś doskonale prosperującą praktykę. Niestety jego wiek oraz choroba świętego Wita, jaki się nabawił, bardzo przerzedziły grono jego pacjentów. To zupełnie naturalne, że ludzie żyją w przekonaniu, iż ten, kto leczy innych, sam powinien być zdrowy. Patrzą więc krzywo na lekarza, który nie potrafi wyleczyć własnej choroby. Dlatego też, gdy mój poprzednik zachorował, jego praktyka zaczęła podupadać, a dochody rzędu 1200 funtów spadły do niewielu ponad 300 rocznie. Tak było, gdy ją od niego odkupiłem. Byłem jednak pewien, że moja młodość i energia sprawią, że w ciągu kilku lat praktyka znów będzie kwitła tak jak niegdyś. Przez 3 miesiące po jej przejęciu cały niemal czas poświęcałem pracy i rzadko widywałem mojego przyjaciela Sherlocka Holmesa. Sam byłem zbyt zajęty, by odwiedzać go na Baker Street, on zaś rzadko wychodził z domu, chyba że w sprawach zawodowych. Z tegoż powodu byłem niezmiernie zaskoczony, gdy pewnego czerwcowego ranka, odpoczywając po śniadaniu i czytając British Medical Journal, usłyszałem dźwięk dzwonka u drzwi, a chwilę później wysoki, nieco ostry głos mojego starego przyjaciela. – Ach, mój drogi Watsonie! – zaczął, wchodząc do pokoju. – Tak bardzo się cieszę, że cię widzę. Mam nadzieję, że pani Watson nie jest już tak roztrzęsiona, jak po naszej przygodzie ze znakiem czterech. – Dziękuję. – Oboje mamy się wyśmienicie. Odparłem serdecznie, ściskając mu dłoń. I ufam, ciągnął dalej Holmes, siadając w bujanym fotelu, że ta praktyka lekarska nie zniweczyła całkowicie twojego wcześniejszego zamiłowania do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Wręcz przeciwnie, odparłem. Nie dalej jak zeszłego wieczoru przeglądałem moje stare notatki i segregowałem sprawy, którymi się wspólnie zajmowaliśmy. A więc uważasz naszą kronikę za zamknięte? Bynajmniej, niczego bardziej nie pragnę, niż przeżyć więcej takich przygód. Czy dzisiaj także? Choćby i dzisiaj, jeśli tylko masz na to ochotę. I nawet jeśli to będzie daleko, na przykład Birmingham. Oczywiście, jeżeli tego sobie życzysz. A twoja praktyka? Pracuję za mojego sąsiada, kiedy ten musi gdzieś wyjechać, zapewne chętnie spłaci mi ten dług. Ha, a więc doskonale, powiedział Holmes, rozpierając się w fotelu i patrząc na mnie swymi bystrymi oczyma spod na wpół przymkniętych powiek. Odnoszę wrażenie, że ostatnio nieco chorowałeś. Latem przeziębienia są zawsze dość uciążliwe. W zeszłym tygodniu przez 3 dni nie wychodziłem z domu, bo miałem silne dreszcze. Myślałem jednak, że nie pozostał już po tym żaden ślad. Bo nie pozostał, wyglądasz wyjątkowo krzepko i zdrowo. W takim razie skąd wiesz, że byłem chory? Mój drogi przyjacielu, przecież znasz moje metody. A więc wydedukowałeś to? Oczywiście. A na jakiej podstawie? Na podstawie twoich pantofli. Spojrzałem w dół na moje nowe pantofle z lakierowanej skóry, które miałem właśnie na nogach. Jak u licha? Zacząłem. Jednak Holmes odpowiedział na moje pytanie jeszcze zanim zdążyłem je zadać. Twoje pantofle są nowe, powiedział. Nie możesz mieć ich dłużej niż kilka tygodni. Podeszwy, które w tej chwili zwrócone są do mnie, sprawiają wrażenie trochę osmalonych. Przez chwilę myślałem, że być może najpierw zamokły, a później przypaliły się podczas suszenia. Jednak przy obcasach są mało okrągłe naklejki ze sklepu. Oczywiście odpadłyby pod wpływem wilgoci. To zaś oznacza, że siedziałeś z nogami wysuniętymi w kierunku ognia, czego na pewno nie zrobiłby żaden zdrowy człowiek, nawet biorąc pod uwagę fakt, że czerwiec w tym roku jest wyjątkowo wilgotny. Tak jak zawsze, gdy Holmes wyjaśniał mi swoje rozumowanie, sprawa wydawała się nad wyraz prosta. Odczytywał tę myśl z mojej twarzy i uśmiechnął się trochę gorzko. Obawiam się, że raczej nie jest to tak imponujące, kiedy ci wszystko wyjaśniam, powiedział. Wyniki mojego rozumowania bez podawania przyczyn robią o wiele większe wrażenie. A więc jesteś gotów jechać ze mną do Birmingham? Oczywiście, co to za sprawa?
Opowiem ci wszystko w pociągu. Mój klient czeka na zewnątrz w powozie. Możesz wyruszyć natychmiast? Daj mi tylko chwilę. Nabazgrałem wiadomość dla mojego sąsiada, wbiegłem na górę po schodach, aby wyjaśnić sprawę mojej żonie i spotkałem się z Holmesem na progu. Twój sąsiad jest lekarzem, powiedział, wskazując na mosiężny szyld. Tak, wykupił praktykę podobnie jak ja, starą i uznaną, podobną jak moja. Obie były prowadzone tu od czasu, gdy wybudowano te domy. Aha, a więc tobie przypadła ta lepsza. Też tak sądzę, ale skąd to wiesz? Ze stanu schodów, mój drogi. Twoje są tak wytarte, że stopnie są niższe o 3 cale, ale ten dżentelmen w dorożce to mój klient, pan Hal Pycraft. Pozwól, że mu ciebie przedstawię. Popędź swojego konia, woźnico, ledwie starczy nam czasu, by zdążyć na pociąg. Mężczyzna naprzeciw, którego usiadłem, był dobrze zbudowanym młodym człowiekiem o świeżej cerze i szczerej, uczciwej twarzy, którą zdobił niewielki, jasny wąsik. Na głowie miał błyszczący kapelusz i ubrany był w skromny i schludny czarny garnitur, w którym wyglądał na tego, kim w istocie był, bystrym młodzieńcem z centrum Londynu, należącym do warstwy określanej mianem Cockney. To jej zawdzięczamy nasze pułki ochotnicze. To ona daje nam więcej atletów i sportowców niż jakakolwiek inna grupa wywodząca się z wyspiarskiego społeczeństwa. Okrągła, rumiana twarz pana Pycrafta wskazywała na wrodzoną wesołość, a jednak opuszczone kąciki jego ust wyrażały jakiś rodzaj smutku, nadając jego twarzy charakter, który wydawał mi się na wpół komiczny. Dopiero gdy wszyscy siedzieliśmy już w wagonie pierwszej klasy i mieliśmy za sobą pierwszy etap naszej podróży do Birmingham, dowiedziałem się, jakie to kłopoty sprowadziły go do Sherlocka Holmesa. Teraz przez godzinę i 10 minut pociąg nie będzie się nigdzie zatrzymywał, zauważył Holmes. A więc, panie Pycraft, chciałbym, by opowiedział pan mojemu przyjacielowi o swoim niezwykle ciekawym doświadczeniu, dokładnie tak, jak pan opowiedział to mnie, lub, jeśli to możliwe, jeszcze bardziej szczegółowo. Będzie to dla mnie pomocne, gdy raz jeszcze usłyszę o wszystkich tych wydarzeniach. To sprawa o Watsonie, w której być może coś się kryje. W każdym razie jest ona niezwykła i dziwaczna, a takie cię cenimy sobie najbardziej. Teraz, panie Pycraft, oddaję panu głos. Nasz młody towarzysz spojrzał na mnie z błyskiem w oku. Najgorsze w tej historii jest, powiedział, że czuję się jak jakiś skołowany głupiec. Oczywiście wszystko to może się dobrze skończyć i myślę, że w rezultacie nie mogłem postąpić inaczej niż postąpiłem. Jeśli jednak stracę moją ciepłą posadkę i nie dostanę nic w zamian, będzie to oznaczało, że jestem skończonym pajacem. Ale kiepski ze mnie gawędziarz, doktorze Watson. Opowiadanie zdarzeń nie wychodzi mi za dobrze. Taki już jestem. Miałem posadę w Caxton Woodhouse, Draper Gardens, ale na wiosnę firma musiała zwinąć interes przez tę wenezuelską pożyczkę, jak zapewne pan pamięta, no i zostałem na lodzie. Pracowałem u nich 5 lat i jak przyszło, co do czego, stary. Caxton dał mi świetne referencje, ale wszyscy urzędnicy stracili pracę, było nas 27. Próbowałem szukać posady tu i ówdzie, ale mnóstwo ludzi znalazło się w podobnej sytuacji i przez długi czas panował kompletny zastój na rynku pracy. W Caxton zarabiałem 3 funty tygodniowo. Odłożyłem sobie około 70 funtów, wkrótce jednak przejadłem wszystkie oszczędności. W końcu nie wiedziałem już, co począć. Ledwie było mnie stać na kopertę, aby powysyłać odpowiedzi na ogłoszenia, nie mówiąc już o znaczkach, które mógłbym na te koperty poprzyklejać. Zdarłem zelówki na schodach prowadzących do różnych biur, ale na horyzoncie nie pojawiła się żadna możliwa do przyjęcia posada. W końcu dowiedziałem się, że Mason and Williams, tym wielkim biurze maklerskim na Lombard Street, pojawił się wakat. Przypuszczam, że jako lekarz nie interesuje się pan zbytnio giełdą, ale mogę panu powiedzieć, że to chyba najbogatszy dom maklerski w całym Londynie. Na ogłoszenie należało odpowiedzieć wyłącznie w formie listu. Wysłałem im moje referencje i podanie o pracę, ale nawet się nie łudziłem, że ją dostanę.
Otrzymałem jednak odpowiedź, jeśli zjawię się u nich w następny poniedziałek i zrobię na pracodawcach dobre wrażenie, będę mógł natychmiast przyjąć nowe obowiązki. Nikt nie wie, co o tym decyduje. Mówiło się, że kierownik po prostu wsadza rękę w stos podań i wybiera pierwsze lepsze. Tak czy inaczej wyglądało na to, że los się do mnie uśmiechnął. Byłem więc tak szczęśliwy, jak chyba jeszcze nigdy w życiu. Miałem zarabiać o funt więcej tygodniowo niż Kaksen, a obowiązki miałbym mniej więcej takie same jak u nich. No i teraz dochodzę do najdziwniejszej części tej historii. Mieszkałem na stacji w Hampstead przy Paders Teres pod numerem 17. Jeszcze tego samego wieczora, po tym jak zaproponowano mi pracę, siedziałem i paliłem papierosa. Nagle do moich drzwi zapukała właścicielka mieszkania i przyniosła wizytówkę, na której widniał napis Arthur Piner, agent finansowy. Nigdy przedtem nie słyszałem tego nazwiska i nie miałem pojęcia, czego ten jegomość mógłby ode mnie chcieć, ale oczywiście poprosiłem, by go wprowadziła. Do pokoju wszedł mężczyzna średniego wzrostu, ciemnowłosy, ciemnooki, z czarną brodą i charakterystycznym semickim nosem. Był energiczny, mówił szybko i zdecydowanie, jak człowiek, który nie lubi marnować czasu. Pan Hal Pycraft, jak sądzę, powiedział. Tak, zgadza się, odparłem, podsuwając mu krzesło. Ostatnio zatrudniony. Kaksen Woodhouse? Tak, a obecnie pracownik Mason? Zgadza się. Cóż, powiedział, słyszałem kilka naprawdę zadziwiających historii na temat pańskich zdolności. Pamięta pan Parkera, byłego kierownika Kaksen? Wychwalał pana pod niebiosa. Rzecz jasna, słuchałem tego z zadowoleniem. Zawsze w pracy starałem się jak mogłem. Nigdy jednak nie marzyłem nawet o tym, by tak dobrze o mnie mówiono. Ma pan dobrą pamięć? Zapytał. Nie najgorszą, odparłem skromnie. Śledził pan rynek w czasie, gdy był pan bez pracy? Pytał dalej. Tak, co rano czytałem notowania giełdowe. Ha, to świadczy o prawdziwym zaangażowaniu, zawołał. Tak właśnie dochodzi się do bogactwa. Nie ma pan nic przeciwko temu, żebym pana sprawdził. Spójrzmy, jak stoi Arshears. 106,1/4 do 105,7. A nowozelandzki fundusz konsolidacyjny? 104. A British Broken Hills? 7 do 7,6. Cudownie, zawołał, unosząc w górę ręce. Sprawdza się wszystko to, co o panu słyszałem. Mój drogi młodzieńcze, jest pan o wiele za dobry na to, by być jakimś urzędnikiem Mason. Jest pan, jak pan sobie zapewne wyobraża, zaskoczył mnie ten wybuch entuzjazmu. Cóż, odparłem, inni ludzie nie cenią mnie tak bardzo jak pan, panie Piner. Musiałem ciężko walczyć o tę pracę i bardzo się cieszę, że ją mam. Człowieku, możesz mieć o wiele więcej, zapewniam pana, panie Pycraft, że to praca poniżej pańskich możliwości. A teraz proszę posłuchać, co ja o tym myślę. Biorąc pod uwagę pańskie zdolności, mam mu wiele do zaoferowania, ale w zestawieniu z posadą Mason to tak, jakby porównać dzień z nocą. Zobaczmy, kiedy ma pan zacząć pracę w Mason? Poniedziałek. Haha, mógłbym się nawet założyć, że pan tam w ogóle nie pójdzie. Nie pójdę do Mason? Tak. Nim nadejdzie ten dzień, będzie pan już kierownikiem Franco Midland Hardware Company, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, handlującej artykułami żelaznymi i posiadającej 134 filie w różnych francuskich miastach i wioskach, nie licząc przedstawicielstwa w Brukseli i w San Remo. Zaparło mi dech w piersiach. Nigdy nie słyszałem o tej firmie, powiedziałem. Zapewne nie. Nie starano się o rozgłos, bo cały kapitał był w prywatnych rękach, a to zbyt dobra firma, żeby dopuścić jej akcje do publicznego obrotu. Mój brat, Harry Piner, jest założycielem, został wybrany przez zarząd na dyrektora zarządzającego. Wiedział, że trzymam rękę na pulsie tutaj w Londynie i poprosił mnie, bym mu znalazł odpowiedniego człowieka, który zgodzi się dla nas pracować za niewielkie wynagrodzenie. Młodego, ambitnego pracownika, kogoś z ikrą. Parker wspominał mi o panu i to właśnie sprowadziło mnie do pana dziś wieczorem. Niestety na początek mogę jedynie zaoferować nędzne 500 funtów. 500 rocznie? Krzyknąłem. Tylko na początek. Będzie pan miał za to dodatkową prowizję w wysokości 1% od wszystkich transakcji zawartych
przez pańskich agentów i może mi pan wierzyć na słowo, że przyniesie to panu co najmniej drugą pensję. Ale ja niczego nie wiem na temat artykułów żelaznych. No cóż, mój chłopcze, znasz się za to świetnie na liczbach. To głowie mi huczało i ledwie byłem w stanie spokojnie usiedzieć na krześle. Nagle jednak ogarnęły mnie wątpliwości. Muszę być z panem szczery, rzekłem. Mason proponuje mi tylko 200, ale będę za to miał bezpieczną posadę. O pańskiej firmie wiem tak niewiele, że... Och, słusznie, słusznie, zawołał mój gość, niezwykle uradowany. Widzę, że jest pan dla nas idealnym człowiekiem. Nie wystarczy kilka słów, by pana przekonać. Oczywiście ma pan rację. Oto 100-funtowy banknot. Jeśli pan uzna, że możemy razem robić interesy, proszę go zatrzymać w charakterze zaliczki na poczet swojej pensji. To bardzo miło z pana strony. Kiedy miałbym przejąć moje nowe obowiązki? Proszę być Birmingham jutro o 1:00, powiedział. Mam przy sobie w kieszeni list, który zaniesie pan mojemu bratu. Znajdzie go pan przy Corporation Street pod numerem 126B, gdzie mieści się tymczasowa siedziba firmy. Oczywiście mój brat będzie musiał potwierdzić, że pana zatrudniamy, ale między nami mówiąc, proszę się o to nie obawiać. Doprawdy nie wiem, jak panu dziękować, panie Piner, powiedziałem. Ależ nie trzeba, młodzieńcze. Dostał pan tylko to, na co pan zasługuje. Zostały jeszcze dwie sprawy. Zwykle formalności, które muszę z panem uzgodnić. Oto kartka papieru, proszę napisać na niej. Jestem skłonny podjąć pracę na stanowisku kierownika Franco Midland Hardwork Company, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za minimalną pensję w wysokości 5 funtów. Zrobiłem to, o co mnie prosił, po czym wręczyłem mu kartkę, którą wsunął do kieszeni. Jeszcze jeden szczegół, powiedział. Co że zamierza pan zrobić z Mason? Byłem tak uradowany, że całkiem zapomniałem o Mason. Napiszę do nich i zrezygnuję z posady, powiedziałem. To dokładnie to, czego nie chciałbym, aby pan zrobił. Pokłóciłem się o pana z kierownikiem Mason. Poszedłem tam, by o pana zapytać, a on był bardzo nieuprzejmy. Oskarżył mnie o to, że chce im ukraść pracownika. W końcu straciłem cierpliwość i trochę mnie poniosło. Jeśli chcecie mieć dobrych pracowników, musicie im dobrze płacić, powiedziałem. A on mi na to. On woli pracować u nas za mniejsze pieniądze niż u ciebie za duże. Założę się o piątaka, że gdy tylko pozna moją ofertę, nigdy już o nim nie usłyszycie, odparłem. Załatwione. Wyciągnęliśmy go z rynsztoka, więc to tak łatwo od nas nie odejdzie, odrzekł. Tak się dokładnie wyraził. Co za bezczelny łajdak, zawołałem. W życiu go nawet nie widziałem na oczy, czemu miałbym dbać o to, co sobie pomyśli. Skoro pan woli, żebym do niego nie pisał, to oczywiście tego nie zrobię. Dobrze, zakładam, że wszystko ustalone, odparł Piner, wstając z krzesła. Cóż, bardzo się cieszę, że zdobyłem dla mojego brata tak dobrego pracownika. Oto 100 funtów zaliczki, a tu ma pan list. Proszę zapisać adres. Corporation Street 126B i zapamiętaj sobie, że ma się pan stawić jutro o 1:00. Dobranoc i życzę panu powodzenia, na które pan zasługuje. Tak mniej więcej wszystko wyglądało, o ile jestem w stanie sobie przypomnieć. Może pan sobie wyobrazić, doktorze Watson, jak uradował mnie ten niezwykły uśmiech losu. Przez północy nie mogłem zasnąć, ciesząc się z okazji, która wpadła mi w ręce. A nazajutrz wyjechałem do Birmingham. Pociąg przyjeżdżał na miejsce stosunkowo wcześnie, tak więc miałem jeszcze dużo czasu przed umówionym spotkaniem. Zaniosłem swoje rzeczy do hotelu przy New Street, po czym udałem się pod wskazany adres. Przybyłem na miejsce 15 minut przed ustalonym terminem. Sądziłem jednak, że nie zrobi to żadnej różnicy. Lokal 126B znajdował się w pasażu pomiędzy dwoma dużymi sklepami. Pasaż prowadził do kamiennych, krętych schodów, z których wchodziło się do lokali wynajmowanych przez różne firmy na biura. Na ścianie, na parterze wisiały tablice wszystkich firm mających tam swoje siedziby. Nie dostrzegłem jednak szyldu Franco Midland Harwood Company, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stałem tak przez kilka minut, a serce ściskał mi strach. Zastanawiałem się, czy to wszystko było jedynie wymyślnym oszustwem, gdy nagle zbliżył się jakiś człowiek i zwrócił się do mnie po nazwisku. Był bardzo podobny do tego, który zjawił się u mnie ubiegłego wieczoru.
Miał taką samą sylwetkę i taki sam głos. Był jednak gładko ogolony i miał jaśniejsze włosy. Pan Hall. Pycraft? Spytał. Tak, odparłem. Och, spodziewałem się pana, ale jak widzę, przyszedł pan trochę przed czasem. Dziś rano dostałem list od mojego brata, w którym bardzo wychwalał pańskie zdolności. Kiedy pan przyszedł, akurat szukałem państwa biura. Nie wywiesiliśmy jeszcze naszego szyldu, bo wynajęliśmy tę tymczasową siedzibę dopiero w zeszłym tygodniu. Proszę za mną, zaraz wszystko omówimy. Wszedłem za nim na szczyt wysokich, stromych schodów. Tam, na podejście strychu, znajdowało się kilka pustych, zakurzonych i małych pomieszczeń, bez żadnych dywanów czy zasłon. Tam właśnie mnie wprowadził. Przedtem wyobrażałem sobie jakieś wielkie biuro z błyszczącymi biurkami i całą rzeszą urzędników, takie, do jakiego byłem przyzwyczajony. Muszę przyznać, że z dość niepewną miną patrywałem się w dwa proste krzesła i jeden niewielki stolik, który wraz z księgą rachunkową i koszem na papiery stanowiły cały wystrój pomieszczenia. Proszę się nie zrażać, panie Pycraft, powiedział mój nowy znajomy, widząc moją minę. Rzymu też nie zbudowano w jeden dzień. Mamy rezerwy finansowe, lecz nie przeznaczyliśmy ich jeszcze na wystrój biur. Proszę, niech pan usiądzie i pokaże mi swój list. Dałem mu pismo, które bardzo dokładnie przestudiował. Najwyraźniej wywarł pan ogromne wrażenie na moim bracie Arturze, powiedział. A wiem, że on potrafi bardzo trafnie oceniać ludzi. Rozumie pan, brat odpowiada za Londyn, ja natomiast za Birmingham. Tym razem jednak posłucham jego rady. Od tej chwili proszę się uważać za zatrudnionego w naszej firmie. Na czym będą polegały moje obowiązki? Spytałem. Będzie pan zarządzał wielkim składem w Paryżu, skąd strumieniami będą płynąć angielskie naczynia stołowe do sklepów 134 agentów we Francji. Zakup zostanie dokonany w ciągu tygodnia, a w tym czasie pozostanie pan tutaj, Birmingham, i będzie nam pan pomocny. W jaki sposób? W odpowiedzi wyjął z szuflady dużą, czerwoną książkę. To jest paryski katalog, powiedział, z firmami, nazwiskami ich właścicieli. Proszę zabrać go ze sobą do domu i zaznaczyć wszystkich sprzedawców artykułów żelaznych wraz z ich adresami. Te informacje będą mi bardzo przydatne. Na pewno istnieją jakieś sklasyfikowane listy, zasugerowałem. Tak, ale nie ma żadnej rzetelnej. Ich system różni się od naszego. Proszę zrobić tak, jak powiedziałem, i przynieś mi swoją listę w poniedziałek do godziny 12. Do zobaczenia, panie Pycraft. Życzę miłego dnia. Jeśli nadal będzie się pan wykazywał takim zapałem i inteligencją, będzie pan bardzo zadowolony, mogąc dla nas pracować. Wróciłem do hotelu z wielką księgą pod pachą, targany bardzo sprzecznymi uczuciami. Z jednej strony rzeczywiście zostałem zatrudniony, a w kieszeni miałem 100 funtów. Z drugiej strony brak szyldu na ścianie czy wygląd biura, które biznesmenowi natychmiast rzucają się w oczy, sprawiły, że miałem dość kiepskie przeczucia co do pozycji moich pracodawców. Pomyślałem jednak, że co ma być, to będzie. Dostałem przecież pieniądze, zabrałem się więc do wykonywania mojego zadania. Przez całą niedzielę ciężko pracowałem, a jednak w poniedziałek dotarłem dopiero do litery H. Poszedłem do mojego pracodawcy, zastałem go w tym samym nieumeblowanym pomieszczeniu i usłyszałem od niego, że mam dalej pracować do środy, a następnie znów się do niego zgłosić. W środę zadanie wciąż jeszcze było nieukończone. Przełożyłem więc termin na piątek, czyli na wczoraj. Wreszcie zaniosłem moją pracę panu Haremu Pillerowi. Bardzo panu dziękuję, powiedział. Obawiam się, że błędnie oceniłem stopień trudności tego zadania. Pańska lista będzie dla mnie niezwykle pomocna. Zajęło mi to trochę czasu, powiedziałem, a teraz, odparł, chciałbym, aby sporządził pan listę sklepów z meblami. Jak pan wie, wszystkie one również sprzedają naczynia stołowe. Oczywiście. Czy może pan przyjść tutaj jutro wieczorem o 7 i dać mi znać, w jakim tempie posuwa się praca? No i proszę się nie przepracowywać. Miły wieczór, Days Musical Hall, nie powinien panu zaszkodzić. Mówiąc to, roześmiał się, a mnie natychmiast przebiegł dreszcz. Zobaczyłem bowiem, że w jego drugim zębie po lewej stronie tkwiła duża złota plomba. Sherlock Holmes zapałem zatarł ręce, ja natomiast patrywałem się ze zdumieniem naszego klienta. Wygląda pan na bardzo zaskoczonego, doktorze Watson. A to było tak, powiedział.
Podczas rozmowy z tym pierwszym jegomościem w Londynie on roześmiał się, kiedy usłyszał, że nie będę pracował w Mason. Wówczas przez przypadek zauważyłem, że ma w zębie złotą plombę. Błysk złota przykuł mój wzrok. Teraz, gdy dodałem do tego jeszcze taki sam głos i identyczną sylwetkę, uświadomiłem sobie, że różnili się wyłącznie tym, co można zmienić dzięki brzytwie lub peruce. Nie miałem już żadnych wątpliwości, że to był jeden i ten sam człowiek. Oczywiście można się spodziewać, że bracia będą do siebie podobni, ale nie do tego stopnia, by mieli identyczną plombę i to w tym samym zębie. Pożegnał się ze mną, a ja oszołomiony znalazłem się na ulicy, zupełnie nie wiedząc, co się wokół mnie dzieje. Wróciłem do hotelu, włożyłem głowę do miednicy zimną wodą i próbowałem wymyślić jakieś rozwiązanie. Dlaczego wysłał mnie z Londynu do Birmingham? Dlaczego dotarł tam przede mną? I dlaczego napisał list do samego siebie? Za dużo było dla mnie tych pytań i niczego nie byłem w stanie pojąć, a potem nagle przyszło mi do głowy, że to, co jest nieprzeniknione dla mnie, może być całkiem jasne i proste dla pana Sherlocka Holmesa. Miałem akurat tyle czasu, by dotrzeć do miasta nocnym pociągiem, spotkać się z nim dziś rano i skłonić obu panów do udania się ze mną do Birmingham. Gdy urzędnik biura maklerskiego zakończył swą niesamowitą opowieść, nastąpiła dłuższa chwila milczenia. Sherlock Holmes, opierając się na siedzeniu, spojrzał na mnie z zadowoloną i pełną ciekawości miną, niczym koneser, który właśnie skosztował pierwszy łyk wina doskonałego rocznika i oczekuje reakcji innych. Całkiem niezła historia, prawda, Watsonie? Powiedział. Są w niej takie elementy, które naprawdę dają mi dużo satysfakcji. Sądzę, że zgodzisz się ze mną, iż rozmowa z panem Arturem Harrym Pinerem w tymczasowej siedzibie Franco Midland Harward Company byłaby dla nas obu interesującym doświadczeniem. Ale jak możemy do tego doprowadzić? Spytałem. Och, to bardzo proste, powiedział radośnie Hal Pycraft. Jesteście panowie moimi przyjaciółmi, którym bardzo przydałaby się praca. A cóż mogłoby wyglądać bardziej naturalnie niż zarekomendowanie was obu dyrektorowi zarządzającemu? Oczywiście, ma pan rację, powiedział Holmes. Chciałbym się przyjrzeć temu dżentelmenowi i sprawdzić, czy potrafię zdemaskować jego grę. Jakież twoje cechy, mój drogi przyjacielu, sprawiłyby, że twoje usługi byłyby dla niego tak cenne? Ale czy to możliwe, że... Urwał nagle i zaczął obgryzać paznokcie, patrząc pustym wzrokiem przez okno i nie udało nam się wyciągnąć z niego już ani słowa, dopóki nie znaleźliśmy się na New Street. Tego wieczora o godzinie 7 szliśmy we trzech ulicą Corporation Street do siedziby firmy. Nie ma żadnego sensu pojawiać się tam przed czasem, rzekł nasz klient. Najwyraźniej przychodzi tylko po to, aby się ze mną spotkać, bo pomieszczenia są zupełnie puste aż do godziny, na którą się ze mną umawia. To bardzo znaczący szczegół, zauważył Holmes. Najowisza nie mówiłem, zawołał urzędnik. To on idzie teraz przed nami. Wskazał na drobnego, ciemnowłosego, dobrze ubranego mężczyznę, maszerującego żwawym krokiem drugą stroną ulicy. Gdy go obserwowaliśmy, spojrzał na biegającego wśród dorożek i autobusów chłopca, krzykiem zachęcającego przechodniów do kupienia ostatniego wydania gazety, po czym przywołał go i kupił egzemplarz. Później, ściskając gazetę w dłoni, wszedł w bramę. Jest tam, zawołał Hal Pycraft. Poszedł do tego swojego biura. Chodźcie ze mną, panowie, z łatwością to wszystko załatwię. Weszliśmy za nim na 5. piętro, a następnie dotarliśmy przez uchylone drzwi, do których nasz klient zapukał. Jakiś głos z wewnątrz kazał nam wejść i znaleźliśmy się w ogołoconym, nieumeblowanym pomieszczeniu, dokładnie takim, jakie opisywał nam Hal Pycraft. Przy stoliku siedział mężczyzna, którego widzieliśmy na ulicy, a przed nim leżała rozpostarta wieczorna gazeta. Kiedy na nas spojrzał, odniosłem wrażenie, że nigdy nie widziałem twarzy tak naznaczonej smutkiem i ogromnym przerażeniem, jakie człowiekowi rzadko jest dane w życiu odczuć. Jego czoło błyszczało od potu, policzki były trupio blade, niczym rybie podbrzusze, a oczy wpatrywały się w nas dziko. Spojrzał na swojego pracownika tak, jakby go nie rozpoznawał. Ja zaś dostrzegłem po tym, jakie zdziwienie odmalowało się na twarzy naszego przewodnika,
iż bynajmniej nie był to normalny wygląd jego pracodawcy. Czy pan jest chory, panie Pinar? Zawołał. Tak, nie czuję się najlepiej, odparł jego pracodawca, wyraźnie próbując wziąć się w garść i oblizując suche usta. Kim są dżentelmeni, których przyprowadził pan ze sobą? Jeden to pan Harris z Bermondsey, a drugi to pan Price, stąd z Birmingham. Odparł gładko nasz towarzysz. To moi przyjaciele, ludzie z doświadczeniem. Niestety od pewnego czasu nie mogą znaleźć sobie zajęcia. Mieli nadzieję, że być może da im pan jakąś posadę w swojej firmie. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, zawołał pan Pinę z upiornym uśmiechem. Tak, nie mam żadnych wątpliwości, że będziemy mogli coś dla panów zrobić. Czym konkretnie się pan zajmuje, panie Harris? Jestem księgowym, rzekł Holmes. Ach tak, będziemy potrzebować wielu księgowych, a pan, panie Price? Jestem urzędnikiem, powiedziałem. Mam nadzieję, że firma będzie mogła was zatrudnić. Powiadomię panów natychmiast, gdy tylko zapadnie decyzja. A teraz proszę, idźcie już sobie na Boga. Zostawcie mnie samego. Te ostatnie słowa wyrzucił z siebie tak, jakby opanowanie, które jakimś cudem udało mu się osiągnąć, pękło nagle niczym bańka mydlana. Holmes i ja spojrzeliśmy po sobie, a Hal Pajkra zrobił krok w kierunku stołu. Zapomina pan, panie Pinner, że byłem tu z panem umówiony, ponieważ miał mi pan udzielić pewnych wskazówek, powiedział. Oczywiście, panie Pajkra. Oczywiście, powiedział mężczyzna już spokojniejszym tonem. Może pan tutaj chwileczkę zaczekać? Nie ma też żadnego powodu, by pańscy przyjaciele nie mogli poczekać z panem. Za 3 minuty będę do panów dyspozycji, o ile was mogę prosić o chwilę cierpliwości. Wstał i bardzo uprzejmie się nam kłaniając, wyszedł drzwiami w drugim końcu pomieszczenia. Zamknął je za sobą starannie. I co teraz? Wyszeptał Holmes. Próbuje nam się wymknąć. To niemożliwe, odparł Pinecroft. Dlaczego? Te drzwi prowadzą jedynie do kolejnego pomieszczenia. Nie ma stąd żadnego wyjścia, nie. Czy tamten pokój jest umeblowany? Jeszcze wczoraj był pusty. To cóż u diabła może tam robić? W jego zachowaniu jest coś, czego nie rozumiem. Jeśli jest jakiś człowiek, o którym można by powiedzieć, że całkowicie oszalał ze strachu, to powiedziałbym, że nazywa się Pinner. Co go tak przeraziło? Przypuszcza, że jesteśmy detektywami, zasugerowałem. To musi być to, zawołał Pycroft. Ale Holmes pokręcił głową. On nie zbladł na nasz widok. Był już blady, gdy tu weszliśmy, powiedział. Możliwe, że... Jego słowa przerwało ostre pukanie dochodzące od strony drzwi do dalszego pokoju. To licha. Po cóż on puka w swoje własne drzwi, zawołał urzędnik. Znów dobiegło nas pukanie, tym razem o wiele głośniejsze. Wszyscy z oczekiwaniem wpatrywaliśmy się w zamknięte drzwi. Zerknąłem na Holmesa i zauważyłem, że jego twarz stężała, a on sam, podekscytowany, pochylił się do przodu. Potem dobiegły nas bulgoczący, charczący dźwięk i szybkie pukanie w drewno. Holmes rzucił się jak szalony przez pokój i pchnął drzwi. Były zamknięte od wewnątrz. Podążając za jego przykładem, naparliśmy na nie całym naszym ciężarem. Usłyszeliśmy trzask jednego z zawiasu, potem drugiego i drzwi runęły z hukiem. Przeskakując przez nie, wpadliśmy do pokoju. Był pusty. Jednakże tylko przez chwilę staliśmy zdezorientowani. W rogu pokoju, usytuowanym najbliżej pomieszczenia, z którego właśnie wyszliśmy, były drugie drzwi. Holmes doskoczył do nich i otworzył szarpnięciem. Na podłodze leżały płaszcz i kamizelka, a na haku za drzwiami wisiał na własnych szelkach, zaciśniętych wokół szyi, dyrektor zarządzający Franco Midland Harvard Company. Kolana miał podciągnięte w górę, a jego głowa zwisała pod straszliwym kątem. Źródłem hałasu, który przerwał naszą rozmowę, było stukanie jego obcasów o drzwi. W jednej chwili schwyciłem go w pasie i podniosłem do góry, podczas gdy Holmes i Pycroft odwiązali gumowe taśmy, które zacisnęły się i zagłębiły w posiniałych fałdach skóry na szyi. Przenieśliśmy go do drugiego pokoju i położyliśmy na podłodze. Jego twarz miała kolor gliny, przy każdym oddechu sapał przez posiniałe wargi. Pinner był w tej chwili wrakiem człowieka, którego widzieliśmy zaledwie 5 minut wcześniej. — Co o tym sądzisz, Watsonie? — spytał Holmes. Pochyliłem się nad nim i zbadałem go. Puls miał słaby i przerywany, ale jego oddech był pełniejszy, zaś powieki zaczęły lekko drżeć, ukazując białka gałek ocznych.
Jeszcze chwilę temu niewiele można było powiedzieć, odparłem, ale teraz sądzę, że będzie żył. Otwórzcie tylko okno i podajcie mu karafkę z wodą. Rozpiąłem leżącemu kołnierzyk, oblałem twarz zimną wodą, a następnie zacząłem unosić i opuszczać jego ramiona, aż do chwili, gdy zaczął samodzielnie oddychać. Teraz to tylko kwestia czasu, powiedziałem, odwracając się od niego. Holmes stał przy stole z opuszczoną głową i rękoma wetkniętymi głęboko w kieszenie spodni. Przypuszczam, że powinniśmy teraz powiadomić policję, powiedział. Przyznaję jednak, że gdy się już tutaj zjawi, chciałbym przedstawić w pełni rozwiązaną sprawę. Dla mnie to nadal tajemnica, rzekł Pinecraft, drapiąc się po głowie. Po cóż by mieli sprowadzać mnie aż tutaj, a potem... to akurat jest całkowicie jasne, powiedział zniecierpliwionym głosem Holmes. Chodziło mi o to jego ostatnie drastyczne posunięcie. A więc rozumie pan wszystko? Sądzę, że to raczej oczywiste. A co ty powiesz, Watsonie? Wzruszyłem ramionami. Muszę przyznać, że zupełnie nie wiem, o co tu chodzi, powiedziałem. Och, jeśli najpierw przeanalizujesz wszystkie wydarzenia, to z pewnością mogą cię one doprowadzić tylko do jednego wniosku. Do jakiego mianowicie? Cóż, cała ta sprawa obraca się wokół dwóch kwestii. Pierwszą było skłonienie pana Pycrafta do napisania deklaracji, na mocy której zatrudniał się do pracy w tej groteskowej firmie. Czy nie rzucać się w oczy, jak bardzo to było sugestywne? Obawiam się, że nadal nie wiem, w czym rzecz. A dlaczego chcieli, żeby to zrobił? Nie była to sprawa biznesowa, ponieważ takich ustaleń zazwyczaj dokonuje się ustnie. Nie było też żadnych powodów, by w tej sytuacji zrobić jakiś wyjątek. Czy nie zorientowałeś się, mój młody przyjacielu, zwrócił się do Pycrafta, że bardzo im zależało na zdobyciu próbki twojego pisma, ponieważ nie mieli żadnego innego sposobu, aby go zdobyć? Ale dlaczego? No właśnie, dlaczego? Gdy odpowiemy na to pytanie, zrobimy znaczny postęp w rozwiązaniu tej sprawy. Dlaczego? Może istnieć tylko jeden sensowny powód. Komuś zależało na podrobieniu pańskiego pisma, ale najpierw musiał zdobyć jego próbkę. A teraz, gdy przejdziemy do drugiego zagadnienia, przekonamy się, że są one ze sobą powiązane. Bardzo istotna jest prośba Pinera, by nie rezygnował pan ze swego stanowiska, lecz wywarł na kierowniku tej ważnej firmy wrażenie, iż pan Hal Pycraft, którego tamten nigdy przedtem nie widział, z całą pewnością zjawi się w biurze w poniedziałek rano. O mój Boże, zawołał nasz klient, jakim byłem ślepcem, że tego nie dostrzegłem. Teraz już pan rozumie, o co chodziło z tym pismem. Załóżmy, że zamiast pana zjawiłby się ktoś, kogo charakter pisma byłby zupełnie inny od pańskiego. Gdy ubiegał się pan o to stanowisko, przesłał im pan napisane odręcznie podanie. W takiej sytuacji gra oczywiście byłaby skończona. W tym czasie jednak ten łotr nauczył się naśladować pańskie pismo, a więc jego pozycja była bezpieczna, bo przypuszczam, że nikt w tamtym biurze nigdy pana nie widział. Ani jeden człowiek, jęknął Hal Pycraft. Bardzo dobrze. Oczywiście niezwykle ważne było, aby się pan nad tym nie zastanawiał oraz nie kontaktował się z nikim, kto mógłby panu powiedzieć, że Mason pracuje jakiś człowiek, który się za pana podaje. To właśnie dlatego wypłacili panu hojną zaliczkę i skłonili do wyjazdu do środkowej Anglii, gdzie dostał pan od razu tak dużo pracy, by nie wrócić do Londynu i nie zdemaskować jej gry. Wszystko to jest całkowicie jasne. Ale dlaczego ten człowiek udawał, że jest swoim bratem? Cóż, to również jest dosyć proste. Najwyraźniej jest ich tylko dwóch. Ten drugi udaje pana w biurze. Nasz podejrzany zaangażował pana do pracy, a potem przekonał się, że nie znajdzie panu pracodawcy, nie wtajemniczając do spisku trzeciej osoby. A tego bynajmniej nie miał ochoty robić. Zmienił więc swój wygląd w takim stopniu, w jakim tylko było możliwe. Licząc na to, iż uzna pan, że podobieństwo, które musiał pan dostrzec, wynika po prostu z pokrewieństwa. Na szczęście zauważył pan złotą plombę. W przeciwnym razie nic nie wzbudziłoby w panu żadnych podejrzeń. Hal Pycraft potrząsnął zaciśniętą pięścią. Dobry Boże, zawołał.
Co robił ten drugi Hal Pycraft? Mason, kiedy ja dawałem się tak wodzić za nos? Co możemy zrobić, panie Holmes? Niech mi pan powie, co robić. Musimy wysłać telegram do Mason. W soboty zamykają o 12:00. Nic nie szkodzi. Może tam być jakiś woźny czy strażnik, ależ tak. Ze względu na wartość posiadanych dokumentów zatrudniają na stałe strażnika. Pamiętam, jak mówiono o tym w mieście. Doskonale. Wyślemy do niego telegram i dowiemy się, czy wszystko jest u nich w porządku i czy pracuje tam jakiś urzędnik o pańskim nazwisku. To wszystko jest jasne. Dalej nie wiem natomiast, dlaczego na nasz widok jeden z tych łotrów natychmiast wyszedł z pokoju i próbował się powiesić. Gazeta. Wychrypiał głos za naszymi plecami. Mężczyzna próbował usiąść. Jego twarz wciąż była blada i upiorna, lecz po jego oczach widać było, że zaczyna trzeźwo myśleć. Dłońmi nerwowo pocierał szeroką, czerwoną pręgę, która nadal znaczyła jego gardło. Gazeta, oczywiście, krzyknął Holmes, ogromnie podekscytowany. Jakim byłem idiotą. Tak bardzo skupiłem się na naszej wizycie, iż nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że mogło chodzić o gazetę, ależ tak. To w niej należy szukać rozwiązania tej zagadki. Rozłożył dziennik na stole i wydał triumfalny okrzyk. Spójrz na to, Watsonie, zawołał. To londyńska gazeta, poranne wydanie Evening Standard. Tu jest to, czego szukamy. Spójrz na nagłówki. Zbrodnia w Londynie. Morderstwo Mason and Williams. Usiłowanie przestępstwa na ogromną skalę. Złoczyńca ujęty. Masz, Watsonie. Wszyscy jesteśmy ciekawi, żeby jak najszybciej to usłyszeć, więc proszę, przeczytaj nam na głos. Po rozmiarach nagłówka można było wywnioskować, że było to najważniejsze wydarzenie dnia w mieście. Relacja brzmiała następująco. Dziś po południu w Londynie doszło do desperackiej próby rabunku, która doprowadziła do śmierci jednej osoby oraz ujęcia przestępcy. Już od jakiegoś czasu Mason and Williams, słynny dom maklerski, był w posiadaniu papierów wartościowych o łącznej wartości znacznie przekraczającej 1 000 000 funtów sterlingów. Kierownik był świadom ogromnej odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, w związku z czym zainstalowano najnowsze sejfy i zatrudniono uzbrojonego strażnika, który czuwał nad budynkiem w dzień i w nocy. W ubiegłym tygodniu w firmie zatrudnił się nowy urzędnik o nazwisku Hal Pycraft. Człowiek ten okazał się nikim innym, jak tylko Biddingtonem, słynnym fałszerzem i włamywaczem, który wraz ze swoim bratem wyszedł niedawno z więzienia po odsiedzeniu 5-letniego wyroku. Jakimś sposobem, który nie jest dla nas jasny, udało mu się pod fałszywym nazwiskiem otrzymać posadę w wymienionej firmie, żeby zdobyć wzory kluczy do różnych zamków, a także dokładną wiedzę na temat umiejscowienia skarbca i sejfów. Zazwyczaj w soboty urzędnicy Mason kończą pracę w południe. Sierżant Tewson z policji miejskiej był nieco zaskoczony, gdy zobaczył, jak 20 po pierwszej schodzi po schodach jakiś dżentelmen i niesie torbę podróżną. Wzbudziło to podejrzenia sierżanta. Poszedł więc za tym człowiekiem i z pomocą konstabla Poloka aresztował go mimo zaciekłego oporu, jaki stawiał podejrzany. Stało się jasne, że próbowano dopuścić się rabunku na gigantyczną skalę. W torbie znaleziono akcje kolei amerykańskich warte niemal 100 000 funtów oraz duże ilości akcji bonusowych różnych kopalni i licznych firm. Po dokładnym przeszukaniu pomieszczeń firmy znaleziono ciało nieszczęsnego strażnika, wciśnięte do największego z sejfów. Nie odkryto by go aż do poniedziałku rano, gdyby nie szybka akcja sierżanta Tewson. Czaszka mężczyzny została roztrzaskana pogrzebaczem. Cios zadano od tyłu. Nie było żadnych wątpliwości, iż Benningtonowi udało się wejść do budynku. Skłamał po prostu, że coś tam zostawił. Po zabiciu strażnika szybko opróżnił sejf, a następnie próbował zbiec z łupem. Jego brata, zarazem wspólnik, jak do tej pory nie zgłosił się w związku z tą sprawą, choć policja czyni intensywne starania, aby ustalić jego miejsce pobytu. Cóż, przynajmniej pod tym względem możemy zaoszczędzić im trochę kłopotów, rzekł Holmes, zerkając na nieszczęsną postać skuloną przy oknie.
Ludzka natura jest doprawdy przedziwna, Watsonie. Jak widzisz, nawet łotr i morderca może wzbudzać w ludziach takie uczucia, że jego brat próbuje popełnić samobójstwo, dowiedziawszy się, iż grozi mu stryczek. Nie mamy innego wyboru. Doktor Watson i ja zostaniemy tu na straży, natomiast pana, Pinecroft, proszę, by z łaski swojej powiadomił o wszystkim policję.